po wszystkich świętych zapowiedziany został ogólnopolski strajk rodziców. Będzie on spowodowany tym, że rodzice twierdzą, że ich dzieci spędzają za dużo czasu na nauce po szkole. Czy mają rację i czy to jest wina systemu, czy właśnie nauczycieli, którzy rzekomo mieliby nie poświęcać aż tyle czasu pociechom? Zapytamy mieszkańców Andrychowa. Czy dzieci i młodzież dzisiaj mają za dużo zadań domowych? Nie, wydaje mi się, że nie. Nie, jest okej. Okay. A uważacie, że nauczyciele zadają teraz za dużo zadań domowych? No. Tak? Tak. Musicie pracować w domu, a nie w szkole. No. Jesteście już duże, ale rodzice rozumiem, że nie pomagają wam w zadaniach domowych. Czy nie? Ile uczycie się tak dziennie po szkole jeszcze? Po szkole to mało, bo mamy do 7. Jesteśmy w domu dopiero o 8. To dopiero jak wstaniemy. Więc tak trochę słabo z nauką. Myślę, że tak. Jak długo trzeba odrabiać te zadania z dzieckiem? Ja nieraz odrabiam z dzieckiem 3 godziny zadania, tak? Z przedmiotów, z polskiego, czy dajmy z matematyki. Bo z tych ścisłych ogólnie przedmiotów to raczej ciężko. Ciężko, tak, dokładnie. Czy to nie jest jakby zadanie nauczycieli, żeby nauczyć dziecko w czasie szkoły tego wszystkiego? Ja rozumiem tego, że nauczyciele też są w jakiś sposób tam obciążeni tym całym systemem, tak? I też muszą dany tam system z uczniami nadrobić, tak? No, myślę, że zarówno jak i nauczyciele, jak i rodzice tak samo powinni dopomóc uczniowi, tak? To nie jest tylko kwestia tego, żeby przerzucać z jednej strony na drugą, tak? Więc myślę, że raczej nasz system szkolnictwa jest za bardzo po prostu przeciążony, tak? Dokładnie. Okay, dziękuję pani bardzo. Wczoraj dostaliśmy zadanie z polskiego, gdzie praktycznie mieliśmy na następny dzień, a było chyba z 8 czy 10 zadań, to trochę za dużo jak dla mnie. A jesteście już jakby w wieku młodzieżowym, więc rodzice wam nie pomogą w tych zadaniach, co? No nie za bardzo. No, musimy na siebie. Internet. Internet wam pomaga bardziej niż rodzice. No, może tak powiedzieć, zdecydowanie. Młodzież, dzieci mają teraz za dużo zadań domowych po szkole? No, myślę, że tak, ale że odpowiednio. Znaczy, zależy z czego i wszystko. Jak długo trzeba odrabiać teraz zadania domowe po szkole? Ile godzin? No, znaczy ja tutaj mam generalnie mało zadań, także się nie wypowiadam za bardzo. No, ale zależy. No. Czy dzieci mają za dużo zadań domowych, pana zdaniem? No, w Czechach tak. Aha. Jestem z Czech. Czyli w Czechach mają bardzo dużo. Jak długo trzeba odrabiać te zadania po szkole? No tak 2 godziny. Czyli podobna sytuacja jak w Polsce. Jak w Polsce, na pewno. Jest to męczące? Co? Jest to męczące odrabiać zadania z dziećmi? No trochę jest, no. Sam nie wiem. No to jest 1 i 2 klasa, ale generalnie wydaje mi się, że tak. Mhm. Że dużo mają do nauki. Jak długo muszą odrabiać takie zadania domowe? Czy trzeba im pomagać w tym? No czasem trzeba. To też zależy od dziecka, jakie jest dziecko i jak podchodzi do tego, ale wydaje mi się, że trzeba pomóc. Mhm. Bo i on akurat nie ma. A, czyli jest luźno. Jest luźno, tak. No czasem tak. Czyli nie jesteście jakoś specjalnie przyciskani przez nauczycieli? No nie. Ale jeśli chodzi o to, to lekcje są stanowczo nieraz za długo, bo na przykład mamy do 16 czy do późniejszych godzin. Tak, pewnie. Tak? Ale ile to jest godzin? Godzina. Godzinę to znowu nie tak długo. No, dla mnie to jest dużo. No. Ale wasi rodzice pomagają wam w lekcjach, czy uważają, że nauczyciele powinni was tego nauczyć, a nie oni? Nie no. Znaczy rodzice mówią, no, żebym się uczył, nie? No to dla nich to nie jest dużo. Nie, nie. Bardzo mało mają.